To teraz może wolnego albo takiego szybkiego mazurka jeszcze. Wolnego chcecie? Wolnego kolego. Na odpoczęcie. Na co? Na odpoczęcie. Dobrze. Wiesz, starzy muzykanci to mówili, jak dali taką polkę czaderską, że po prostu się tam wszyscy znali, potem musieli usiąść, to muzykanci jeden do drugiego mówi, to teraz pogładzić. I grali coś wolniutkiego, takiego, żeby można było sobie spokojnie pochuśtać się. No to się huśtamy, to będzie wolny, to grano wolne. To jest rodzaj takiego wolnego bardzo mazurka, to tam wyżej w Polsce to Kujawiak, no jakby w tym rejonie, no. Wolny, ale na trzy czwarte tym razem, nie? Sekund też będzie, a najpierw się melodii wszyscy uczymy. Prosto to jest. W dawnych czasach, jeszcze w XVII wieku, jak tworzono religijne piosenki, to często dokładano do nich melodię taneczną, którą znali z tańca. To się nazywała kontrafaktura, ten zabieg. A ja trafiłem w tym utworze akurat na człowieka, który odwrócił bieg historii i z powrotem zamienił tą religijną na taneczną. To właśnie jest, bo normalnie tekst religijny jest: pamiętaj człowiecze na Jezusa, jak srogo sprzedana twoja dusza. Ach Jezu mój, gdy będę w ciężkościach, sam przy mnie stój. A on sobie zamienił na nie będziesz ty dziewczę wody nosić, bo będziesz jej miała w oczach dosyć. Poznać szczęście moje, zapłaczą oczka twoje. Gramy. Ziu. Pamiętamy, nie to utworzy. Uwaga. Raz, dwa, trzy. Umawiamy się, że tą drugą część dwa razy, tak? Z tą częścią B. Dobra, od początku jeszcze raz. Raz, dwa, trzy.